Cześć, pokażę Wam dzisiaj swój rowerek elektryczny. On na imię Radek. A więc do rzeczy. Jest to dosyć popularna konstrukcja Bafang 750 dokładnie. Tu mamy bateryjkę. Tutaj mamy silniczek zamontowany w korbie. Proszę się nie sugerować tą nalepką. Kto jest w temacie, ten wie, o co chodzi. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Tutaj mamy czujnik szybkości obrotu koła. Tutaj mamy magnesik, który wyzwala ten czujnik. Tutaj jest to, zrobiłem to w termokurczu. Wszystko. O, pięknie widać. Tutaj może pod spodem pokażę. O, wygląda to mniej więcej tak. Mam nadzieję, że dobrze było widać. Oto jest zapięcie do roweru. Tutaj idą kabelki później. No i wszystko idzie nam na wyświetlacz. I manetka. O, przy okazji powiem, że jeśli ktoś ma taką manetkę, to według niektórych youtuberów w ogóle nie ma prawa jeździć po drodze dla rowerów. Powinien jeździć asfaltem. No tak, ja to tylko powtarzam, co youtuberzy mówią, a czy to prawda, to tego nie znam się do końca. No i uruchomimy ten silniczek. Proszę bardzo, kod PIN. No teraz tego PIN-u Wam nie pokażę. Nie chciałbym, żebyście wiedzieli. W każdym razie jakieś cztery cyferki się wciska. Próbuję go uruchomić cały czas. Chwileczkę, może to trochę zajmie mi czasu. To jest, jak się dwoma rękami coś próbuje robić jednocześnie. No i proszę, wyświetla nam się hello. Może tak, żeby słońce nie świeciło. Odejdę trochę. No i tak, tutaj mamy ostrość złapana, dobra. Mamy w lewym górnym rogu godzinę. W prawym górnym stan baterii 88%. To można zmienić na voltaż też, na wolty. Zaraz będą mnie językoznawcy wszyscy gonić. Tutaj mamy 0 watów. No, trip to jest przejechany dystans. 210 to jest od założenia tego urządzenia, już zrobiłem kilometrów. Czas pracy, to czas akurat można skasować. 45 km i 2 od ostatniego kasowania zrobione, czyli wczoraj zrobiłem 26, no i dzisiaj resztę można sobie policzyć, ile 3 godziny ponad jeżdżę. Ale w zwykłe włączenie, jak widzicie, też czas leci. Teraz tak wejdę szybciej w menu. Tutaj jest język, jest tylko angielski, tu jest jasność, tu jest jak szybko wyświetlacz ma się wyłączyć po nieużywaniu. Tu jest akurat 9 minut. Analog, o tutaj właśnie ustawiamy, czy chcemy mieć w voltach, czy wyłączony całkiem, czy w procentach jak było, czy w voltach. Ja wolę w voltach, akurat dla filmu było w procentach. Power int, czy chcemy mieć moc podano w watach, czy może po prostu prąd. No ja wolę w watach. Godzina, tutaj hasło, mogę je wyłączyć i włączyć, to co na początku wciskałem, ten pin, aby nikt mi się, że tak powiem, urządzeniem nie bawił. Tutaj wchodzimy dalej, wielkość moich kół. Tutaj jest napięcie, jakie ma mój akumulator. Port USB, który jest pod wyświetlaczem. Tu
Tu jest sensor od światła, czyli automatyczne włączanie i wyłączanie. Zaawansowane ustawienia fabryczne, informacje i wyjście. No i wychodzimy. I mogę zapalić światełko tutaj. O, zapaliło nam się logo jak w samochodzie. Fajnie, nie? Teraz wam pokażę, jak się światełko świeci. Dosyć jasno, jak widać. Teraz dzień to nie widać tak bardzo. Troszkę mi ostrość ucieka tym telefonem. Dopiero się go uczę. No i powiem wam, że ładnie się tym lata. Prędkości, które udało mi się osiągać, to nawet 53 na godzinę. No z moją wagą to i tak dobrze uważam. Pewnie gdybym schudł, jak i jeszcze wam powiem, że też zależy dużo od blatu. Jak obecnie na tym blacie, o na tym o, a jest to, ja mam 44T, gdybym miał, jak wezmę na najwyższy bieg, tutaj, znaczy się tam, na najwyższy, czyli tu jak najbliżej tego, jakby ktoś miał problemy jakieś mechaniczne ze zrozumieniem, to już mi pedały zaczynają uciekać, po prostu nie nadążam pedałować. Już tak szybko, po prostu silnik szybciej kręci od moich nóg, można powiedzieć. Już nie jestem w stanie. Czyli blat przydałoby się pewnie trochę zwiększyć, żeby zwiększyć tę prędkość. No, ale to się znowu wiąże z tym, że jest większy wtedy. Wtedy jest mniejszy moment i wiadomo, pod górkę nie będzie tak łatwo podjeżdżać. A z tym przynajmniej jest bardzo dużo dobrze pod górkę zjeżdżać. Jeszcze raz tu pokażę, że te termokurcze, co tutaj dałem, mi się nie podobały te kable tak żywcem. Tutaj też tak niby kabel żywcem jest. Bardziej i jeszcze się przyczepię tutaj, bo niektórzy je montują o to o tutaj. Mi się to nie podoba, ja wolę jednak mieć zamontowane tutaj, bo jest to stabilne, a kabelek to sobie może latać. A to wolałem, żeby było stabilne. Rower ten nie nadaje się do, niektórzy się pytają, czy się nadaje do, jak hamujemy tylnią korbą. Nie nadaje się, bo zobaczcie, on się kręci do tyłu cały czas. A w hamowaniu w pieście, jak jest na przykład mamy w damkach z większości, musimy tym łańcuchem do tyłu kręcić, więc nie nadaje się, trzeba mieć hamulce. Teraz pokażę wam, jakie są hamulce. Hamulce mają tutaj czujniki. O, tutaj są czujniczki zamontowane. I w ten sposób do sterownika idzie to wszystko. Tak samo tutaj również jest kabelek z czujnikiem. Były opcje do zamówienia same czujniki i na stare klamki, ale ja tego nie polecam, bo i tak klamki przeważnie tutaj na przykład klamka wyleciała, bo nie mam przerzutki przedniej. Mam tylko tylną. I w sumie to wcale mi przy tych możliwości tego silnika to jest po prostu zbędny te przekładnie z przodu, uważam. Chociaż pewnie nie jeden by się ucieszył, gdyby była z przodu przerzutka. No ale to jeśli już, to musimy inwestować w silnik z tyłu, tak zwany hub drive. A mój to jest mid drive. Ja youtuberem jeszcze nie jestem, więc bardzo się, że tak powiem, stresuję w ogóle tym nagraniem. Śmieszne to trochę może, ale tak jest. No i powiem wam, przyjechałem tutaj z Siedlec, a jestem w miejscowości Ruda Wolińska. To na mapie sobie zobaczcie, gdzie to jest. Za cmentarzem jestem. O tam, o, jest cmentarz. Na lewo, lewej strony, tak zaraz przy wyjeździe. No i bardzo fajnie się tym lata, bardzo zasięgi można sobie zwiększyć. Niestety, jak bywa z takimi mocami, musiałem również zmienić z przodu hamulec. Po prostu V-brake, tak jak tutaj mam, to jest jednak trochę za mało. No i rower zajebiście ciężki się zrobił. Powiem wam, że już miałem niestety też i przez swoją, może i głupotę, a może po części, niektórzy twierdzą, że to i wina kierowcy, bo miałem już glebę, że tak powiem,
Tutaj w ogóle pokażę wam, jak zamontowałem tą baterię. Na szczęście ta bateria mi nie wypadła. Tutaj ja ją zamontowałem na szynę, ponieważ jestem elektrykiem, więc szynę TH35 akurat przewracała mi się przypadkiem w domu. Chociaż przypadków nie ma tak naprawdę. Ja nie wierzę w przypadki. Wszystko, co się dzieje po coś, na coś i dla czegoś. Kiedyś wam to opowiem. No i zamontowane to jest właśnie na szynie i w sumie cztery śruby. Tu jeszcze pod spodem, pod tą szyną też są śruby. Nie wiem, tak, o, może trochę widać, może nie. Spróbuję tu ostrość wyłapać, ale chyba nie widać. I glebę zaliczyłem w ten sposób, że po prostu jechałem prosto, natomiast gość samochodem skręcał w prawo. No i ja tak przyspieszyłem, że on się mnie chyba nie spodziewał, że ja się znajdę tam zaraz przy jego samochodzie. I po prostu wciął mnie i przewróciłem się na chodnik na ulicy Składowej. Miałem taką przygodę niestety. No ale to już trochę mnie pokory nauczyło, można powiedzieć, do tego roweru. Powiem szczerze, że chyba dzieciakowi to nie dałbym tego roweru, to jest niebezpieczne, ludzie. A powiem, że na początku to się człowiek cieszy tym jak dzieciak. I naprawdę to jest trochę niebezpieczne, powiem wam szczerze. No trzeba ostrożnie z tym, bo no można się zabić, no co tu dużo mówić. Prędkość 50 km na godzinę, kto na rowerze z górki nawet tyle jedzie? To chyba koleżówko tylko, bo nie takim górskim jak ten. No co jeszcze bym tu wam pokazał? O, może zapięcie was interesuje, to wyjmę je jakoś, spróbuję. Udało mi się. To jest takie zapięcie. Musiałem zrezygnować z poprzedniego, bo jednak wartość roweru wzrosła, co by to nie mówić. No, no i to tak wygląda. Strasznie kiepska ostrość trochę, przepraszam za to. Ja nie jestem zawodowym youtuberem. Jeszcze. Kto wie, może zaraz się stanę. Jak tu przyjdzie masa e-bikerów do mnie. Będą wszyscy chcieli, żebym nagrywał filmy. Dobra. No to takie zapięcie właśnie fajne. Przede wszystkim nie zetnie je typowy menel z budki z pod piwem ze szczypcami do kabla. A że ja jestem elektrykiem, to wiem, że takie szczypce nie są wcale drogie. Gorzej już z tym, bo to jest już taki nie bardzo do przecięcia typowymi szczypcami. I do tego jeszcze to się rusza, więc nawet jakby chciał ktoś piło to przeciąć, to jest naprawdę niewygodne do trzymania. Bo to się rusza, przeszkadza i wiecie, no jakby było dłuższe, to myślę, że byłoby łatwiej to przeciąć. No ale jak ktoś zechce ukraść, na szaber się wybiera, to i tak ukradnie, nie? Ja mam nadzieję, że może nie. No i to chyba ogólnie wszystko, co chciałem pokazać. Jeszcze taka jedna rzecz, może do fachowców się zapytam, bo mój silniczek, nie wiem dlaczego, o, rusza się. Trochę mi się to nie podoba. Nie wiem, czy jakoś wstawkę, widziałem chyba nawet na AliExpress, jakoś taką wstawkę tu dawali w to miejsce. I dzięki temu on się tak nie ruszą, no ale tam aż to tak nie przeszkadza. Podejrzewam, że i tak zainwestuję w nową ramę, żeby była aluminiowa, bo ta jest stalowa i po prostu rower to motocykl się zrobił. I jeszcze powiem wam o tej manetce jeszcze raz, że ludzie po prostu nie wiedzą, że ja powinienem jeździć tylko po asfalcie. I oczywiście trąbią do mnie takie Janusze jazdy. Jak to tak można jeździć rowerem po asfalcie, jak jest droga dla rowerów obok? Swoją drogą, wiecie co, te drogi dla rowerów fatalnie się u nas buduje. No, jeśli się robi wyjazd bardziej dla samochodu, jak dla roweru przez furtki, to co się dziwić, że ludzie na koleżówkach na przykład nie chcą jeździć po tych drogach. I powiem tym wszystkim Januszom, co tylko potrafią za fajerę siąść z samochodu, zmieńcie punkt widzenia. Przysiądźcie się na rower i przyjedźcie, to zobaczymy. Porozmawiamy wtedy, jak się jeździ rowerem po drodze dla rowerów. A szczególnie, gdy się jedzie 40 na godzinę, jak tym rowerem. Bo tym to w ogóle się, no kurczę, zapomnij o jeździe dla rowerów drogą, jak jedziesz 40 na godzinę. To już po prostu jest tragedia jechać taką drogą.
Więc ja poniekąd ludzi rozumiem, że oni nie chcą jechać. Często w internecie się śmieją z tych koleżówek, że jedzie drogo z asfaltem, a nie z drogo dla rowerów. No i wielka złość na tych rowerzystów. Ja poniekąd ich rozumiem, ponieważ znam ich punkt widzenia. I tak tym wszystkim, co właśnie siedzą w samochodach tylko, najlepiej kogoś oceniać. Nawet mój brat, pamiętam, jak czytam, taki znajomy z pracy też słał im te epitety i tak dalej. No ja się nie odzywałem, bo po prostu najlepiej i tak oceniać ludzi, jak się po prostu nie widzi z ich perspektywy to. A często może tych ludzi nawet nie stać na samochody i muszą tymi rowerami się męczyć. Tak jak w sumie mnie również nie stać na samochód. Więc muszę w co innego zainwestować. I zainwestowałem właśnie w sobie webbike, aby trochę szybciej czasami do tej pracy albo z pracy do domu wrócić. No, to tak ogólnie wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozdrawiam was. Pozdrawiam dwa fajne kanały. Marcin, pozdrawiam. I pozdrawiam Taba na rowerze. Pozdrawiam też Tastasowski, pozdrawiam. Bikerator, pozdrawiam. I powiem tak, nie wiem, czy to będzie kanał na YouTubie. Raczej to taki spontan dzisiaj był zupełnie. Nie wiem, co mi odwaliło. Może nowy telefon, że to nagrywam. Bardzo najwięcej to jednak Taba na rowerze się przyczynił do tego. Radzie to mają w sobie coś, że chyba lubią te rowery. Ja mam nawet kolegę, też pozdrawiam. Radek H. Ja nie będę może nazwiska mu, może mu się nie spodoba to. Który ma w Siedlcach zakład rowerowy. On między innymi załatwił mi ośkę tą, która służy, była robiona przez tokarza na zamówienie. Jeszcze raz ją pokażę. O. To było robione przez tokarza na zamówienie, ta ośka. Dla dzieciaków, którzy często skaczą na rowerach i się wygłupiają, tak? No i ja właśnie przez to, że mi wyleciał tamte koło, wyleciało z widelca, musiałem zainwestować w taką ośkę robioną przez tokarza. A nie przez żadne jakieś firmy chińskie, na pewno tym bardziej. I dzięki temu po prostu nie mam problemu z wypadającym kołem, bo teraz mam skręcenie to na śrubę, jak widać. A nie żadne zaciski nowatek, jak poprzednio, szpilka. No i pozdrawiam jeszcze raz tego Radka H. Bo nie wiem, może mu się nie spodoba, żebym nazwisko jego tutaj pokazywał, omawiał. Człowiek się stresuje, jak pierwszy raz się nagrywa. I słuchajcie. Jakby co, to ten warsztat mieści się w Siedlcach, w okolicach kościołu garnizonowego. Polecam, warsztacik. Już można powiedzieć, po tatusiu go odziedziczył. No, pozdrawiam go, może też ten film komuś wrzuci, dobra. Dobra, i to wszystko, cześć. No, fajnie, na razie.